Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, czy Pan Bóg się nami interesuje, to dzisiejszy psalm, psalm 33, rozwiewa te wątpliwości. Przy końcu rozważania dzisiejszego psalmu słyszymy oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy oczekują Jego łaski. Panu naprawdę zależy na tym, aby mnie ocalić od grzechu, od śmierci, od powolnego umierania, od agonii. Panu zależy na tym, żeby mnie z tej śmierci gdzieś wyciągnąć, ponieważ On ciągle na mnie patrzy. On ciągle przy mnie jest. Naprawdę ten psalm pokazuje nam, że nie jesteśmy samotni. Pan Bóg ciągle chce na nas patrzeć. Pan Bóg ciągle chce mieć z nami relacje. W tym psalmie jest piękne to, że Pan Bóg kieruje też inicjatywę w naszą stronę. Jeśli ja chcę wyjść z grzechu, z jakiejś niewoli, to sam muszę z Nim nawiązać kontakt wzrokowy, aby otrzymać Jego łaskę i zobaczyć, że to, co robię, niekoniecznie się Jemu podoba. Wtedy na pewno mnie z tego wyciągnie i pozwoli czuć mi się bezpiecznie.